Cześć Boże, Justyna Zembrzuska. Zapraszam na informacje dnia. Niemalże cały świat pomaga Ukrainie w walce z rosyjskim agresorem. W Polsce trwa szkolenie ukraińskich medyków. Wczoraj spotkała się z nimi pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że w trudnych sytuacjach świat potrafi się zjednoczyć. Do naszych wschodnich sąsiadów trafiło wsparcie militarne, które dziś wojsko ukraińskie może wykorzystać do działań kontrofensywnych. Kanada podsumowała dotychczasową pomoc i zapewniła o dalszym wsparciu. Jednostka kanadyjskich sił powietrznych w Prestwick w Szkocji dostarczyła ponad 5000 ton pomocy przyznanej Ukrainie przez Kanadę, jej sojuszników i partnerów. To pomoc o wartości ponad 6 miliardów dolarów. Kolejny pakiet będzie zawierał pociski rakietowe, amunicję i szkolenia dla ukraińskiej armii. To decyzja, jaka zapadła po spotkaniu w Kijowie kanadyjskiego premiera Justina Trudeau z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełęskim. Będziemy tutaj tak długo, jak to będzie konieczne. Obecnie szkolenia lecz medyków trwają w Polsce. Dotyczą m.in. terapii, traumy wojennej i następstw stresu bojowego. To w ramach programu zainicjowanego przez pierwsze damy Polski i Ukrainy. W szkoleniu biorą udział lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni, psychologowie i psychiatrzy. Jestem przekonana, że czas spędzony w naszym kraju sprzyja wymianie doświadczeń i budowaniu polsko-ukraińskich relacji, które zaowocują w przyszłości, dopóki będzie potrzeba. Polska będzie pomagać. Współpraca dotycząca wymiany doświadczeń między polskimi i ukraińskimi medykami została podjęta w październiku minionego roku. Do tej pory przeszkolono 90 ukraińskich lekarzy w zakresie ewakuacji medycznej drogą lotniczą oraz kompleksowej opieki medycznej pacjentów z oparzeniami. Wczorajsze spotkanie było już czwartą edycją bloku szkoleniowego. W grodzisku mazowieckim rozpoczyna się dziś 11 zjazd dużych rodzin. Celem spotkania jest przede wszystkim integracja rodzin i pozytywne promowanie wizerunku dużej rodziny. Jak poinformował Związek Dużych Rodzin 3, to czas wymiany doświadczeń w zakresie wychowywania dzieci. W sobotę, 17 czerwca, odbędzie się panel społeczno-ekonomiczny wzmacnianie fundamentów silnego społeczeństwa, czyli o konstruktywnych rozwiązaniach dla rodzin. Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Soch oraz wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński. Wspólnie będą zastanawiać się nad zmianami w polityce prorodzinnej, które przyczynią się do poprawy jakości życia dużych rodzin. Zaplanowana została również międzypokoleniowa debata rodzina szansą dla klimatu. Wezmą w niej udział m.in. dyrektor Instytutu Pokolenia Michał Kot. Wieczorem odbędzie się koncert, na którym zagra orkiestra Big Band i zespół Małe TGD. W niedzielę odbędzie się msza święta w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. Przepisy, które wprowadzają tak zwany bezpieczny kredyt, zostały ogłoszone w dzienniku ustaw. Bezpieczny kredyt będzie mogła zaciągnąć osoba do 45 roku życia, jeśli kredyt udzielony jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Maksymalnie osoba będzie mogła uzyskać do 500 tysięcy złotych, albo 600 tysięcy złotych w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe razem z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tysięcy złotych. W przypadku braku wkładu własnego lub jego części będzie można skorzystać z gwarancji banku gospodarstwa krajowego. Dopłata do rat będzie przysługi przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2%, powiększone o marże, prowizje i inne opłaty bankowe. Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat, kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał. Zwrócić. W ramach ustawy będzie można też założyć specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty, co najmniej 11 wpłat rocznie, w kwocie co najmniej 500 zł, będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Konto mieszkaniowe będzie można otworzyć w bankach, które podpiszą w tej sprawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wchodzi w życie 1 lipca. Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum w tej sprawie. Polskie służby rozbiły międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym przemycaniem imigrantów z krajów azjatyckich i afrykańskich do Polski i Europy. Przerzut jednego imigranta szacujemy, że mogło być płacone około 5 tysięcy euro, ale też wiemy, że te stawki nawet wynoszą 10 tysięcy euro, w zależności od tego, jak zostanie zorganizowana ta nielegalna podróż. Mówi rzecznik Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Tymczasem presja na granicy z Białorusią cały czas pozostaje wysoka. Do Polski nielegalnie próbują przedostać się już nie tylko migranci z Afganistanu, Syrii czy Somalii. W ostatnich dniach granice próbowali forsować obywatele Kuby i Haiti. Od początku roku migranci podjęli ponad 12 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Na ponad 200-kilometrowym odcinku pogranicza z Białorusią jest już system elektroniczny, który wykrywa wszelkie takie próby. W tej chwili kończy się proces integracji wszystkich systemów, ale ta bariera elektroniczna już w pełni działa. W międzyczasie pogranicznicy muszą mierzyć się z prowokacjami migrantów kierowanych przez białoruskich funkcjonariuszy. Polskie patrole są obrzucane między innymi kamieniami czy płonącymi gałęziami. Oprócz wschodniej presji jest jeszcze zachodnia. Bruksela ponownie chce wprowadzić w całej Unii przymusową relokację nielegalnych migrantów z państw trzecich. Zjednoczona prawica nie zgadza się na pakt migracyjny, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i godzi także w suwerenność innych państw europejskich. Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Ruchu KUKIS 15 przegłosował uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu. Tutaj jest dzisiaj Sejm, a nie Bundestag i mamy prawo wszyscy i obowiązek zagłosować za interesem Polski. To nie pilnuje interesów własnych, interesów Polski, będzie musiał pilnować interesy obcych państw. Kryzys migracyjny to pokłosie wieloletniej polityki otwartych drzwi prowadzonej przez Unię Europejską. Pomysł przymusowej relokacji pojawił się już 8 lat temu. Premier Morawiecki przypomina, że ówczesny rząd POPSL był gotów na przyjęcie migrantów. Wrzesień 2015 roku przyjmiemy 7 tysięcy, mówi pan Trzaskowski, wówczas minister w rządzie pani premier Kopacz. Ale nie minęły dwa miesiące kolejne. I rzecznik rządu, pan Tomczyk, rzecznik rządu ów, ówczesny powiedział, że przyjmą praktycznie każdą liczbę. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie wzięły udziału w głosowaniu. Obie partie zarzucają rządowi, że po przyjęciu milionów uchodźców z Ukrainy, Polska nie utworzyła koalicji blokującej politykę migracyjną Brukseli niszczy wasz dorobek. Nie jest w stanie zrobić żadnej koalicji w Unii Europejskiej, żeby ochronić polskie interesy. Dlaczego nie zbudowaliście mniejszości blokującej do wprowadzenia mechanizmu automatycznego? Nie macie tam pozycji, nie potraficie tego wynegocjować. Temat potencjalnego przyjęcia migrantów zostanie wykorzystany w kampanii wyborczej, analizuje politolog dr Bogdan Bliszka. Dużo argumentów rzuconych tym ugrupowaniom, które są jednoznacznie antyimigranckie i co przy, przy okazji jeszcze y, również tym, które są antyunijne. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum. To Polacy zdecydują, czy Polska ma przyjąć nielegalnych migrantów. My się na to nie zgodzimy i na to nie zgadza się także naród polski. To musi być przedmiotem referendum. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my te referendum zorganizujemy. Rząd przedstawi termin referendum w najbliższych tygodniach. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także Światowy Dzień Modlitwy o uświęcenie kapłanów zainicjowany przez Jana Pawła II. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest zawsze w piątek po oktawie uroczystości Bożego Ciała. Choć kult Serca Jezusa znany był już w średniowieczu, został on oficjalnie uznany dopiero po objawieniach Świętej Małgorzaty Marii Alakok, które miały miejsce w latach 1673-1675. Jezus Chrystus chciał ustanowienia święta ku czci swego Serca oraz odprawiania nabożeństwa wynagradzającego. Dał także obietnicę łaski pokoju w rodzinach i pocieszenia w utrapieniach. A ustanowienie takiego święta zabiegali w XVIII wieku polscy królowie i biskupi. W 1765 roku papież Klemens XIII ustanowił święto między innymi dla Królestwa Polskiego, a w 1856 roku papież Pius IX rozszerzył święto na cały Kościół. Ten dzień jest także wyjątkowy dla kapłanów. Od 1995 roku to także Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, ustanowiony przez świętego Jana Pawła II. Na teraz to wszystko z Panem Bogiem.